Jezierzyce. Osiedle w gminie i powiecie słupskim w województwie pomorskim. Położone jest 9 km na północny wschód od Słupska, na Wysoczyźnie Damnickiej. Lokalne drogi powiatowe z Jezierzyc prowadzą w kierunku Rogawicy, Siemianic, Grąsina i Bukówki. Przez Jezierzyce przebiega linia kolejowa Gdańsk-Słupsk-Szczecin, zbudowana w 1870 roku, dzięki której można podróżować w kierunku Koszalina, Sławna, Słupska i Lęborka. Liczba mieszkańców osiedla wynosi około 1500 osób i stale rośnie ze względu na rozbudowanie osiedla domków jednorodzinnych budowanych w głównej mierze przez ludność napływową. Jezierzyce osiedle są miejscowością skupiającą swoje budynki w jednym miejscu. Przy wjeździe do miejscowości znajduje się przejazd kolejowy. Po prawej stronie znajduje się boisko sportowe z nowo wybudowaną szatnią sportową, zespół szkół w Jezierzycach oraz hala widowiskowo-sportowa. Tuż za szkołą znajduje się gminne przedszkole Bajka. Główne zabudowania stanowią bloki mieszkalne w części pochodzące z czasów II wojny światowej, pozostałe pochodzą z okresu od 1960 do 1986 roku. W centrum osiedla znajduje się przystanek autobusowy oraz sklepy ogólnospożywcze, ośrodek zdrowia i gabinet stomatologiczny, urząd pocztowy oraz biblioteka gminna i świetlica wiejska. Na końcu Jezierzyc, po prawej stronie w ostatnich latach powstało osiedle domków jednorodzinnych, gdzie obecnie znajduje się ponad 30 domków. Natomiast po lewej stronie znajduje się kościół wraz z cmentarzem. Inicjatywa powstania tego skweru zaczęła się od tego, że jak 4 lata temu zostałem wybrany sołtysem, na pierwszym spotkaniu wszystkich naszych czynników społecznych przewodnicząca naszego koła gospodyń wiejskich pani Ela Małek zaproponowała, żebyśmy zrobili coś, zagospodarowali ten stary kamień, który stał w innym miejscu, gdzie był przystanek autobusowy. No i z tego narodziła się taka myśl, że coś faktycznie moglibyśmy z tym zrobić, jest to taki fajny kapitał. No i wymyśliliśmy w ten sposób, że ten teren, na którym teraz stoimy, był pusty i wymyśliliśmy sobie w ten sposób, że go tu przeniesiemy i wspólnymi pomysłami, w którym pomagało nam Stowarzyszenie Wspólnie dla Jezierzyc, moja rada, nasz radny, mieszkańcy, tak wspólnymi pomysłami doszliśmy do tego, że tak to zrobimy. Cały projekt i pomysł, jak to technicznie zrealizować, no to już był konsultowany z prezesem naszego klubu sportowego Adamem Drozdem. I on to pilotował ze strony technicznej i złożyliśmy stosowne dokumenty do programu. Jednak został on odrzucony i wtedy przejęła ten program gmina i to było za porozumieniem gminy został zrealizowany ten cały projekt. No i w tej chwili mamy tak jak mamy, myślę, że jest niesamowicie. A inspiracją do tego wszystkiego to był film Vinci, gdzie grali w szachy, nie? Ja mówię, nie, no muszą być stoły szachowe w Jezierzycach, nie? I tak to dlatego to jest. Ścieżka edukacyjna jest po to, żeby nasza młodzież, która tutaj właśnie mieszka, żeby poznała historię tej naszej miejscowości, w którym właśnie taka była burzliwa, żeby poznawała swoje miejsce, skąd tutaj pochodzą ich rodzice, gdzie się wychowywali i kto mieszkał przed nimi. W Żydzinie, kolonii Jezierzyc, w latach 1915-1916 powstała wielka flota gigantów powietrznych sterowców, nazwanych od nazwiska wynalazcy Zeppelinami. To jest unikalny walor Jezierzyc, unikalna ciekawostka, która wiąże się z Jezierzycami. Na mapie Europy mało jest takich miejsc, które tak jak Jezierzyce mogą udokumentować obecność tak ogromnej bazy statków powietrznych, sterowców w okresie I wojny światowej. Notabene teraz w tym roku, no, dosłownie w tych dniach obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Właśnie z tą wojną związana jest obecność sterowców w Jezierzycach. Niemiecka cesarska marynarka wojenna za 10 milionów marek wybudowała w bardzo krótkim czasie w Jezierzycach bazę dla sterowców, które miały patrolować Morze Bałtyckie, miały też bombardować porty rosyjskie w basenie Morza Bałtyckiego. Te niesamowite maszyny, które latały
moim zdaniem uczciwiej niż samoloty. One po prostu były lżejsze od powietrza i dlatego latały. Silniki były tylko po to, żeby nadać im odpowiedni kierunek, stąd ta polska nazwa, sterowce. Natomiast samolot, jak wiemy, lata tylko dlatego, że silnik wytwarza prędkość i na płatach wytwarza się siła nośna. W momencie, kiedy silnik wysiądzie, zepsuje się, zatrzyma się, to samolot spada jak kamień. Sterowce, nawet jeżeli była awaria silników, mogły jeszcze przez dłuższy czas być w powietrzu. Bywało, że utrzymywały się w powietrzu przez wiele dni. To były prawdziwe rejsy powietrzne, ponad 20 ludzi załoga. Ci ludzie mieli niesamowite widoki z tych maszyn. No niestety często te sterowce padały ofiarą czy to samolotów myśliwskich, czy częściej po prostu wypadków. W Jeziorzycach wybudowano dwie hale, jedną pojedynczą i jedną podwójną, także stale stacjonowały tam trzy sterowce, a w sumie przewinęło się ich, już dokładnie nie pamiętam, ale około 20. Były też takie sporadyczne lądowania, tutaj starałem się wymienić te, które przez dłuższy czas przebywały w Jeziorzycach. No niestety chyba najbardziej taka tragiczna, najbardziej tragiczna maszyna, najbardziej tragiczny sterowiec z tych naszych jeziorzyckich to SL-6. SL-6, SL to jest skrót fabryczny wytwórcy sterowców firmy Schütte-Lanz. One różniły się od Zeppelinów tym, że szkielet był budowany z drewna, impregnowanego drewna, nie z aluminium, jak to robił Zeppelin, tylko z drewna. I SL-6 w listopadzie 1915 roku eksplodował nad miejscowością Kępno. Koło nas zginęło 20 marynarzy, znamy ich nazwiska. Ja ostatnio trafiłem na listę strat z 1915 roku cesarskiej marynarki i tam są podane imiona, nazwiska i z jakiej miejscowości ci ludzie pochodzili. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego Niemcy miały obowiązek zniszczyć de facto całe swoje wojskowe lotnictwo, także te bazy sterowcowe. Ale o dziwo udało się zachować jedną halę, tę mniejszą w Jeziorzycach. Ta większa, ta podwójna hala została zdemontowana około 1924 roku i wysłana koleją do Włoch, ale podobno utknęła gdzieś w Austrii. Przypuszczalnie mogło to mieć też wpływ z tym wielkim zamieszaniem, jakie towarzyszyło przejęciu władzy we Włoszech przez Mussoliniego. To jest właśnie ten okres. Natomiast ta druga hala, ta mniejsza hala, stała w Jeziorzycach do 1989 roku. I Antanta zgodziła się ją zachować, bo Niemcy przekonywali, że ona będzie z powodzeniem mogła służyć także celom cywilnym. To jest dokładnie ten sam argument, którego użyto, aby zachować lotnisko na Grodgera, przy ulicy Grodgera w Słupsku, takie lotnisko z prawdziwego zdarzenia, samolotowe. I argumentowano, że obie te instalacje lotnicze mogą się przydać do rozwijania komunikacji cywilnej. Londyn, Berlin, Słupsk, Gdańsk, Petersburg. W zasadzie to tak wzdłuż południowych brzegów Morza Północnego i Morza Bałtyckiego planowano, że właśnie taka komunikacja zostanie uruchomiona, no ale jak wiemy w Rosji ustabilizował się reżim bolszewicki i pewnie to też miało wpływ, że ta idea nie została zrealizowana. Polecam wszystkim, którzy przebywają w okolicach Jeziorzyc, no bo Jeziorzyce to nie jest taka miejscowość sama w sobie, do której przyjeżdżają letnice, ale na przykład Ustka, na przykład Rowy,
To są znakomite miejsca wypadowe w lecie, zwłaszcza przy braku plażowej pogody, żeby wsiąść na rower i odwiedzić to miejsce. Zachowało się sporo rzeczy. Przede wszystkim zachowały się miejsca, gdzie stały hale. Te odciski hal widać zwłaszcza powietrza. Te odciski hal widać zwłaszcza z powietrza dzięki współpracy z Waldemarem Janiszewskim, naszym kolegą, który zilustrował książkę Boskie Cygara, robiąc zdjęcia z paralotni. Widać to znakomicie, właśnie z góry, z lotu ptaka. Widać wciąż jeszcze zarys tej bazy odciśnięty w krajobrazie. Mieszkańcy Jezierzyc najczęściej spotykają się na festynach rodzinnych bądź zabawach dla dzieci i młodzieży, które są organizowane na boisku sportowym lub w szkole. Kiedy zachodzi potrzeba, mieszkańcy potrafią się zorganizować w celu wspólnego działania dla dobra miejscowości. Rok temu oddaliśmy 2 bloki komunalne do zamieszkania przez naszych mieszkańców. Tutaj generalnie chodzi o mieszkańców gminy, ale gro też jest mieszkańców Jezierzyc. W tym roku na jesień rozpoczyna się budowa 3 następnych bloków komunalnych, także tutaj mniej więcej o tej porze za rok będą oddawane też następne 3 bloki, także Jezierzyce się będzie rozwijało. Te wszystkie nasze prace, które tutaj są wykonywane na terenie naszego osiedla, to nie jest zasługa sołtysa, nie jest zasługa radnego, tylko dobrej współpracy między czynnikami społecznymi, co tak nazywamy. I do tych czynników społecznych to trzeba zaliczyć klub sportowy, zarząd klubu sportowego Stali Jezierzyce, koło gospodyń wiejskich, Radę Osiedla, współpracujemy też z Caritasem naszym parafialnym i oczywiście z Radną Parafialną naszej tutaj parafii. Także tutaj wszystkie te pomysły, te wszystkie nasze problemy próbujemy sami rozwiązywać i cieszy to, że to nie jest wszystko na plecach jednych, dwóch osób, tylko całego społeczeństwa. Ale ci ludzie, którzy tutaj z nami współpracują, to są właśnie przedstawiciele całej naszej wspólnoty. Wszyscy razem dla Jezierzyc i takie fajne było motto naszego już nieistniejącego stowarzyszenia Wspólnie dla Jezierzyc i to było takie fajne motto i mam nadzieję, że to się przyjmie i nasze te młodsze pokolenie zobaczy, co my tutaj zrobiliśmy i oni będą dążyli do tego, żeby jeszcze ulepszyć to wszystko, żeby to nam się wszystko dobrze później współpracowało. Przyszłość mam nadzieję, że będzie bardzo obfita, bo mamy tutaj w planie, już jest złożony projekt zagospodarowania terenu za Orlikiem, to będzie park rekreacyjno-sportowy. Jest w planach zagospodarowanie następnego parku, już nazwa robocza jest Park Piotrusia Pana, to jest tutaj na wysokości budynku TBS-u. Ogólnie wszystko się tutaj robi dla dobra mieszkańców i sugestie mieszkańców, ich jakieś zapytania, ich jakieś problemy są brane pod uwagę. To jest wszystko rozważane i to się wszystko robi po to, żeby ludziom się tutaj w naszych Jezierzycach dobrze żyło. Mieszkańcy widzą, jak wiele zmieniło się przez lata w Jezierzycach. Czują, że jest to ich miejsce na świecie. Zmieniły się całkowicie. Dlatego, że jak zakład powstał, a ja od początku powstania zakładu, nie było wody, nie było prądu i dlatego było dosyć nam ciężko żyć. Nie było drogi. Do Słupska trzeba było jechać przez Damnicę. Albo tędy na Bukówkę, na Swochowo, ale do Bukówki drogi nie było, tylko do elewatorów, czyli do hangaru. Nie było przedszkola, nie było szkoły, tylko zakład i parę tych domów. Z tamtej strony szosy to były ogródki działkowe, a później zakład. Budowaliśmy drogę do Słupska, budowali i gmina budowała drogę do Bukówki. To przedszkole, szkoła. Pierwsze budynki remontowane były, później dopiero się budowało. Woda i kanalizacja, to wszystko nam uprzyjemniało życie. Tak jak widać, ładnie wyremontowane budynki. Nowych powstało dużo. Mamy przedszkole, mamy hale, mamy... Także
to jest naprawdę piękne osiedle. Można powiedzieć, że jak tylko wprowadziłem się tu do Jeziorzyc, to było takie zauroczenie. To jest moja miejscowość. I tak trwam po dziś dzień.